Jesteśmy w Warszawie na ulicy Gibalskiego 21, gdzie znajdują się dwie fundacje. Jedną z nich jest fundacja Nizenbaumów. I zaraz obok znajduje się fundacja Bolesława Szenicera, fundacja gminy Starozakonnych. Udajemy się z wizytą do Bolesława Szenicera. Tutaj znajduje się wejście do fundacji gminy Starozakonnych. Jest oczywiście w trakcie jeszcze prac wykończeniowych. I zobaczymy, co tam pan Bolesław porabia. Idzie się. Jesteśmy w tej chwili w fundacji. Mamy na wprost wystawę bardzo ładną, nowoczesną, w pięknym wydaniu. Witam pana Boba. A witam. I mamy tuż oto właśnie pana Bolesława, który nas ugości, opowie nam o pewnych sprawach związanych i z fundacją, i z cmentarzem żydowskim, oraz może zahaczymy sprawy rodzinne. Może jakichś Żydów, polityki może. Też, chętnie przyjmiemy do wiadomości. No dobrze. Zapraszamy w każdym bądź razie do fundacji na ulicę Gibalskiego. Tak to oto wygląda. Część wystawy. Tylko może zapalę światło jeszcze. I tutaj mamy, znajduje się jeszcze wózek. Bardzo. Kopia wózka, tak. Bardzo sławnego wózka zresztą, o który wspomniemy, bo była bardzo ogromna walka o przynależność do gminy niby żydowskiej. Jest to wózek, na którym wożono zwłoki zmarłych Żydów przed wojną i nie tylko, również za czasów okupacji. To teraz może parę słów, pan Bolesław. No tak, na dzień dobry mnie zaskoczyłeś. Cóż mogę powiedzieć? No, fundacja jest już tutaj od 20 lat. Gromadzimy tutaj różnego rodzaju dokumentację po byłej synagodze cmentarnej, która została zburzona 15 maja 1943 roku przez hitlerowców. Zbudowana była w 1877 roku. Stała na cmentarzu żydowskim, był to dom przedpogrzebowy, również było to również miejsce, gdzie zamieszkiwał rabin z rodziną. No i tu, jak państwo już widzieliście, co pokazał Bob nam, no to tu jest makieta, prawda, zrobiona przez pana Włodzimierza Fruczka, znanego artystę, który nam pomógł tutaj zrobić, prawda, tę makietę. A to jest zdjęcie oryginalne z 1942 roku, gdzie widać Żydów wchodzących do synagogi. Stoi też tam żydowska policja na tym zdjęciu, pilnuje. Wtedy jeszcze cmentarz był w obrębie getta.
choć na początku znajdował się nie w getcie, była ta synagoga poza getem, no można było oczywiście wychodzić, trzeba było mieć tylko przepustkę od Niemców. No i tutaj mamy części różnego rodzaju znalezione, które zrobiliśmy pracę archeologiczną w tych fundamentach. I tu mamy bardzo ciekawe buteleczki po firmie Cherry Perfumeria. Te perfumy, właściwie te płyny balsamiczne, one służyły oczywiście do ablucji, do przed pochowaniem ciała były, prawda, nacierane. Tam mamy części amunicji, które zostały podłożone, ładunki wybuchowe, i synagoga, tak jak powiedziałem, 15 maja 1943 roku została wyburzona. No tu mamy bardzo ciekawe rzeczy, z lewej strony mamy ciekawe rzeczy odkopane, powiedzmy metalowe, użytkowe rzeczy, jak palnik od kuchenki, który był u rabina, który zamieszkiwał, elektryka bardzo ciekawa, bardzo ładna. No tu na przykład odkopaliśmy takie bardzo jeszcze ładne, w bardzo dobrym stanie zachowane. No tak, tak, tak. Niektóre rzeczy oczywiście odnowione, no bo tutaj te korki, to wszystko to wyglądało fatalnie. Jakbyśmy znaleźli, wszystko jest oczyszczone. Fragmenty pieców. Tutaj ta elektryka, tak, fragmenty pieców. Tu mamy też odkopany piec, drzwiczki piecowe, które znaleźliśmy, węglowe. Bardzo ciekawym też jest ten wspornik tutaj na te świece w synagogach. Jak się wchodziło do każdej synagogi, to były takie właśnie lampiony, takie metalowe, żelazne, no i one, prawda, świeciły przy wejściu. Ciekawymi, oczywiście bardzo ładnymi, są te płytki mozaika ceramiczne, tak, mozaika, która była w synagodze, bardzo, bardzo ładna. No niestety tylko tyle ocalało, tak pozostało. No, może się podobać też ten kran, oczywiście bardzo ciekawy, żeśmy go odnowili, z napisem Warm, po niemiecku ciepła woda. No na pewno to też służył rabinowi, prawda, w życiu codziennym w synagodze, w tym domu, w którym zamieszkiwał. Niewiele jednak pozostało po wszystkich tutaj budynkach. Niewiele budynek został wyburzony całkowicie. Po wojnie cegły, które leżały na stronie okopowej, bo to wszystko, jak Niemcy wyburzyli, to wszystko są zdjęcia, jak właśnie ten gruz z tej synagogi leży dosłownie tutaj w linii tramwajowej na ulicy Okopowej. No i w 1948 roku władze miasta nakazały sprzątnąć po prostu te wszystkie rzeczy, które były wyburzone i leżały na drodze. Zostały przerzucone przez mur cmentarza na drugą stronę, potem zostały tutaj składowane przez mojego ojca, oczywiście zachowane, a szczególnie brama cmentarna, latarnia oryginalna, którą znalazł. No i po wojnie też zakupił wózek oryginalny, właśnie cmentarny, ten co tutaj Bob pokazywał, no to jest kopia, a oryginał mój ojciec zakupił, no i przez przypadek w Otwocku, bardzo, bardzo ciekawa oczywiście historia, no mój ojciec był takim znawcą oczywiście judajki, co nie wziął do ręki, to oczywiście co nie znalazł, no to oczywiście od razu umiał to określić. No i ten wózek, jak zobaczył w Otwocku, jak tam chłop, prawda, na bazarze sprzedaje, na nim leżały warzywa, kapusta leżała, no to mój ojciec, jak zobaczył ten wózek, no to zaproponował mu od razu odkupienie tego wózka. No chłop nie wiedział skąd, co, no wózek, no takich wózków zresztą było przed wojną bardzo dużo, nie tylko na żydowskich cmentarzach, ale i na wszystkich cmentarzach. Tak, służył głównie do pochówków. Tak, tak, to były wózki, na których się przewożono, prawda, zmarły do pogrzebu. No,
A w czasie wojny, w czasie okupacji hitlerowskiej, tych wózków było mnóstwo w getcie, gdzie oczywiście na takim najbardziej znanym jest na zdjęciu, zaraz możemy zobaczyć, jest na zdjęciu właśnie pełno tych wózków, które wiozą ciała zbierane z ulicy do masowej mogiły. Właśnie tu, gdzie jesteśmy, tu, gdzie stoimy, tu była masowa mogiła, tu było boisko klubu sportowego Skra przed wojną. No i na tym boisku klubu sportowego Skra Niemcy wyznaczyli ten teren dla oczywiście tych, co umierali na ulicy, co nie mieli pieniędzy na pogrzeb, czyli na masową mogiłę. W czasie odkopania oczywiście prac archeologicznych na cmentarzu, w tych murach. Dziś oczywiście na cmentarzu można zobaczyć, te mury są wyciągnięte do góry, są po prostu pokazane. No a wszystko, cośmy odnaleźli, to oczyszczone zostało, no i tutaj na naszej wystawie się znajduje. Trzeba sobie powiedzieć, że to miejsce przekazane zresztą nam zostało dzięki prezydentowi miasta Warszawy, o którym trzeba wspomnieć, panu Marcinowi Święcickiemu, no, który tutaj, prawda, bardzo, bardzo nam pomógł w zorganizowaniu tej wystawy. No jak widzimy, tu Bob kręci, bardzo ciekawe. Na wystawie to mamy właśnie, widzę jeszcze, łóżka chyba, jakieś pozostałość po rabinie? Tak, tak. No to łóżko jest, które też mój ojciec właśnie tam zachował, też zostało przerzucone, prawda, przez parkan, te gruzy, prawda, jak oczyszczane były, to wszystko zostało przerzucone na stronę cmentarza. No właśnie, a jaka jest w takim razie sprawa odnośnie tego wózka? Chodzi nam, bo to jest bardzo ważna rzecz, gdzie gmina żydowska dosłownie sprawę chciała zakładać. No założyłam, miałem sprawę. Przeciwko sądową. Właśnie zagarnięciu niby no tak, ich mienia, tak? Tak, to znaczy sprawa wyglądała tak, że prawda, kiedy dowiedzieli się, że wózek w ogóle został przeze mnie wypożyczony do Londynu, do Imperial War Museum. Królowa angielska Elżbieta postanowiła zorganizować muzeum Żydów właśnie. No i przez przypadek pracownicy tego muzeum, taka pani Karen, dowiedziała się, że ja mam oryginalny wózek z getta. No i zaproponowała mi, prawda, żebyśmy go wypożyczyli. Wypożyczyliśmy ten wózek oczywiście bez żadnych pieniędzy, bez żadnych opłat, pod warunkiem, że oczywiście do nas naturalnie wróci. W międzyczasie, w 2000 bodajże szóstym roku, gmina żydowska, jej przewodniczący Piotr Karlcik wraz z kilkoma znajomymi sobie ludźmi z Ministerstwa Kultury, z panem Millerem między innymi, postanowił rozpocząć proces o odzyskanie dla gminy żydowskiej tego wózka, ponieważ uznał, że wartość tego wózka jest oczywiście bardzo duża, no wycena była na 60 tysięcy funtów, a więc dosyć wysoko. No dość wysoko było to ocenione. I oni się o tym dowiedzieli, tak, gmina żydowska, która oczywiście zajmuje się handlem majątków żydowskich, wszystko co... Czyli prawda, rozumiem, że nie chcieli chować na tym wózku i wozić na cmentarz, tak, i chować zwłoki, tylko był im potrzebny do sfinalizowania transakcji. Oczywiście, żeby to odzyskać i sprzedać, żeby to, prawda... No, i wiadomo, napchać prywatne kieszenie. No to wiadomo, no wszystkie pieniądze tutaj idą do rabina Siudrycha i do całej tej bandy żydowskiej na ulicy Twardej, bo inaczej ich nazwać nie można. Wszystkie majątki żydowskie, które odzyskali w 1997 roku, znaczy od 1997 roku, dzięki ustawie restytucyjnej, to wszystkie zwroty przez państwo, no oczywiście wzięli w swoje ręce i wszystko oczywiście sprzedali. No to właściwie dzisiaj wiele majątków żydowskich, które uratowały się po wojnie, których Hitler nie zniszczył,
władze komunistyczne nie zniszczyły, porobiły tam biblioteki, porobiły księgarnie, porobiły różnego rodzaju instytucje, no to oni jak odebrali, to oczywiście wszystko na sprzedaż i wszystko pieniądze do kieszeni. Oczywiście z głównym to nie jest oczywiście rabin Szudrych głównym sprawcą, ale oczywiście Światowy Kongres Żydów, no i tutaj nie oszukujmy się, pan Ronald Lauder, o którym właściwie nie bardzo mi się chce mówić, no poza tym, że żąda od Polaków 65 miliardów dolarów odszkodowań. Właśnie teraz, za co? Teraz za rewindykację, nie za, bo tam to była restytucja, a teraz żąda od Polaków, żeby Polacy zapłacili w ramach rewindykacji. Czyli ten artykuł 447. Tak jest, dokładnie. Artykuł 447 i parę innych jeszcze artykułów prawnych wydanych przez Stany Zjednoczone na wniosek oczywiście Światowego Kongresu Żydów, żądające po prostu wręcz zapłacenia za majątki żydowskie, za domy, za powiedzmy mieszkania, które były w rękach żydowskich przed wojną, należały do Żydów. No oczywiście Żydzi zostali zamordowani przez niemieckiego okupanta, przez hitlerowskiego okupanta. No to dzisiaj, prawda, listę, którą oni właściwie mają, ale postanowili sobie iść na skróty i nie dochodzić do tego, do kogo należało, czy do pana Jojny, czy do pana Abrahama, czy kogoś innego. No to postanowili sobie wziąć całość, sumę i wyznaczyli na 65 miliardów dolarów. Co oczywiście nie należy, ale to tylko pokazuje, prawda, to tylko mówimy o tym, że tylko dla nich pieniądze się liczą i nic więcej. Ale wracając do wózka, bo sprawa była bardzo ciekawa, to chcę tobie powiedzieć, bo państwu chcę powiedzieć, że wyglądało to tak, że oczywiście no, wózek został zaaresztowany w Londynie. Londyn poinformował mnie, że nie może mi tego oddać, ponieważ gmina żydowska, pan Piotr Karlcik, przewodniczący gminy żydowskiej, wystosował tu wielkie pismo, narobił wielki raban, że ten wózek to ja sobie przywłaszczyłem z cmentarza żydowskiego, że on nie jest mój i tak dalej, i tak dalej. No, opluli mnie tam nieźle, ale no trudno. Tutaj wspomnijmy może tą sytuację, że Bolesław Szenicer jest Żydem, polskim Żydem, ale walczy z gminą żydowską ze względu na branie łapówek i sprzedawanie całego mienia pożydowskiego, tak, za bezcen, żeby napchać prywatne kieszenie, i w związku z tym został przez Żydów wyklęty, inaczej jest Meszugene. Mojzer, tak. Zdrajca narodu. Zdrajca narodu żydowskiego, Mojzer. No tak, ale to Bob, to ty będziesz przeskakiwał już na dalsze tematy w zasadzie. Bo to może tematy... to tematy to może też pociągniemy, tylko już następnym razem. No właśnie, bardzo proszę. Zakończmy. Bardzo proszę, ale zakończmy tylko na tym wózku. Na tym wózku. Bardzo ciekawa historia i sytuacja. Proszę sobie wyobrazić, że oczywiście ten wózek został przywieziony przez Londyn do Warszawy. W porozumieniu między już gminą żydowską a mną, a właściwie Fundacją Cmentarza Żydowskiego Gęsia, którą jestem reprezentantem i założycielem, podpisaliśmy takie porozumienie, że on trafi, ten wózek, po przywiezieniu go przez Londyn do Warszawy, do jakiegoś magazynu, jakiegoś muzeum. No oczywiście zgłosił się pan tam Jan Śpiewak, oczywiście z Żydowskiego Instytutu Historycznego, że tak, on to może przyjąć to spokojnie i tak dalej. No naturalnie ja się nie zgodziłem, bo jak pan Jan Śpiewak wziął sobie do swojego magazynu, no to tym bardziej bym nie odzyskał tego wózka, bo to przecież człowiek z tej samej bandy, prawda, z ulicy Twardej 6. A więc postanowiliśmy szukać jakieś neutralne muzeum, no i udało się znaleźć, prawda, Muzeum Niepodległości w magazynach w Cytadeli. Wózek stał tam kilka lat, no 5-6, no bo oczywiście tyle trwała sprawa sądowa. Sprawa sądowa, którą chcę powiedzieć, że się wygrałem. Naturalnie wózek jest mój ojciec przecież podpisał umowę
w 60-tych latach podpisał umowę kupna tego wózka od tego Polaka, który miał na nim kapustę. A więc dosyć ciekawy temat. No tak, a więc byłem pewny wygranej. No i oczywiście wygraliśmy tą sprawę z moim adwokatem. Oczywiście wygraliśmy przed sądem w Warszawie i wózek wrócił do nas, do mnie. Natomiast 2 lata temu zwrócił się do mnie pan dyrektor nowego budowanego Muzeum Historii Getta, które będzie w szpitalu Baumanów i Bersonów na przy ulicy Siennej. Tutaj oczywiście trzeba dodać, że to Polacy budują to muzeum. Oczywiście pan minister Gliński i Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego daje pieniądze. Żaden Żyd żadnych pieniędzy nie da, bo mają gdzieś, prawda, muzea. Oni mają jedynie cel, to oczywiście geld do kieszeni i nic więcej. To najważniejszy geszeft jest dla nich. No tak, no geszeft po prostu dla nich pieniądze tylko, tak, prawda, i nic więcej się nie liczy. No w każdym razie pan dyrektor z tego nowego muzeum budowanego zwrócił się do mnie z prośbą, czy ewentualnie ten wózek nie chciałbym, prawda, przekazać na, w jakiś sposób oczywiście na rzecz tego muzeum. No, naturalnie rzecz biorąc, mnie bardzo by zależało, tak, by ten wózek się znalazł w tym muzeum. No to podjęliśmy rozmowę, dyskusję, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ja na tym wózku straciłem bardzo duże pieniądze, bo ja już nie mówię o samych sprawach sądowych, bo to przecież wiadomo, że wszystko kosztuje. A no, musiałem mieć jakieś zadośćuczynienie, przynajmniej ze zwrot za moje właśnie sprawy sądowe i za inne sprawy, które w to wchodziły. No, wynikło z tego tak, że pan Nissenbaum, tutaj gdzie jest fundacja Nissenbaum, tutaj jesteśmy w tej chwili w Fundacji Cmentarza Żydowskiego w Gęsi, ale obok mamy Fundację Nissenbaumów. No i pan Gideon Nissenbaum zwrócił się do mnie z fajną propozycją, że on mógłby ode mnie odkupić ten wózek, przekazać do Muzeum Getta Warszawskiego budowanego. No a on by chciał mieć, że to ten wózek, że to jego rodzina przekazała, że to Nissenbaumowie. Rzeczywiście trzeba im oddać, że Nissenbaumowie dużo zrobili w Polsce na rzecz oczywiście zachowania kultury żydowskiej w Polsce, zachowania cmentarzy. No a więc znając pana Gideona jako człowieka bardzo w sumie uczciwego i szlachetnego, postanowiłem, prawda, no, mu ten wózek odstąpić. No i wózek będzie wystawiany generalnie rzecz biorąc, prawda, w budowanym Muzeum Getta Warszawskiego. No i na dalszą część zapraszamy kolejnym razem. Jak najbardziej. Zapraszamy na wystawę. No i do wrzutki, jak najbardziej. Aha, no nie, no. Piękna wrzutka. No tak, no to też. Wystawa piękna. Zapraszamy wszystkich Państwa zawsze w piątek od godziny 10 do godziny 15. No to jeszcze mogę tylko dodać, że mamy album o cmentarzu żydowskim, prawda, którego wydaliśmy ten album ładne parę lat temu, kiedy jeszcze ja pracowałem na cmentarzu w 2002 roku. Jest to jeden właściwie z jedynych albumów wydanych po wojnie, prawda, no taki dość ciekawa pamiątka z opisem oczywiście po polsku i po angielsku, z impresją choćby pamiętam. Również do nabycia na miejscu, na wystawie. Tak, za jedyne 40 zł, a więc nie majątek. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo za pierwszą wizytę. Dziękuję. Bolesławie. Dziękuję Państwu, dziękuję Ci Bobrze, żeś przyjechał do nas ponownie. No i zapraszamy. Dziękujemy. Dziękuję.